się czułem 4,5 roku rozegrane. Później wiadomo, gdzieś tam dobre występy w Ekstraklasie spowodowały to, że transfer do Grodziska spowodowały transfer do Grodziska. Wiadomo, tam bywało raz lepiej, raz gorzej. Później wypożyczenie do Korony Kielce, gdzie przez pół roku praktycznie wszystko grałem. Później wypożyczenie się skończyło, musiałem wrócić do Grodziska, gdzie zacząłem grać, bo trener Liczka na mnie postawił. No ale po prostu prezesowy Czymale, gdzieś tam moja osoba była nie po drodze i wypożyczenie poszło do Odry Wodzisław, gdzie znowu odszyłem. W 2007 roku cały rok grałem, byłem wiodącą postacią i Odra Wodzisław chciała mnie zatrzymać, ale gdzieś tam sprawy chyba finansowe wzięły górę i niestety nie dało rady zostać, więc zaraz przyszła oferta z Wodzisławu, gdzie skorzystałem, podpisałem kontrakt na 3 lata i półtora roku uważam bardzo dobry w moim wykonaniu. Później różne problemy spowodowały to, że musieliśmy się rozstać i problemy przechodzi na linii klub zawodnik i ja też potrzebowałem nowego bodźca, bo gdzieś ta forma też nie była dobra i musiałem odejść z ruchu Chorzów. No już niestety piętro niżej do Wisły Płock, do pierwszej ligi, ale to był naprawdę dla mnie bardzo dobry okres, bo dużo, jeżeli chodzi o liczbę na mojej pozycji, to bardzo dużo ich było, bo bodajże 8 bramek w lidze, około 10 asyst i przez ten okres półtora roku, gdzie graliśmy w pierwszej lidze i później w drugiej zrobiliśmy awans do pierwszej, co później rokowało na przyszłość dobrze i transfer do, po półtora roku transfer do Miedzi Legnica, w której grałem 2 lata, naprawdę też bardzo fajnie skończony okres, druga liga, awans. W pierwszej lidze skończyliśmy bodajże gdzieś tam w pierwszej chyba szóstce. Z tego co pamiętam, też bardzo dobrze się czułem w Legnicy, bo super poukładany klub. Mieliśmy cel zrobić awans do Ekstraklasy. Niestety nie udało się, a szanse były jako Beniaminek w pierwszym roku, ale gdzieś tam byśmy odpadli w końcówce sezonu i po 2 latach odszedłem z Miedzi i później do Rowu Rybnik. Nieszczęsna kontuzja zerwania Achillesa i ta kariera po prostu już spowalniała i ten szczebel rozgrywkowy był coraz niższy, chociaż jeszcze wróciłem do Kluczborka i znaczy wróciłem, dostałem szansę z Kluczborka po kontuzji, zaufali mi do drugiej ligi, też blisko już domu, także z rodziną cały czas i fajnie spędzony okres, bo znowu zrobiliśmy awans z drugiej ligi do pierwszej w Kluczborku, później cała pierwsza liga, utrzymaliśmy Kluczbork. Także przez 2 lata grania w Kluczborku też bardzo dużo meczy rozegrałem, te liczby też były niezłe i na koniec swojej kariery, tak jak zawsze gdzieś tam mówiłem w wywiadach, chciałem wrócić do Stali Brzeg, której jestem wychowankiem i jeszcze 3 lata na poziomie trzecioligowym w Stali Brzeg grałem i tak zakończyłem swoją przygodę w wieku 38 lat, zakończyłem swoją przygodę z piłką, czyli chodzi o karierę zawodniczą. Teraz jestem trenerem. Aktualnie jestem trenerem właśnie trzecioligowej Stali Brzeg. Właśnie, zaczynałeś karierę BTP Brzeg. Potem przeszedłeś właśnie do Odry Wodzisław i sezon 2001 na 2002 to twój pierwszy gol. Pamiętasz ten gol zdobyty w Ekstraklasie w meczu z Ruchem, po którym trener niebieskich oraz Lemczyk zachwycał się tobą. Tak, pamiętam to do dziś. To było urodziny Ruchu. No, Marek Zawianowski gdzieś powalczył w polu karnym, zgrał mi taką piłkę sytuacyjną na lewą nogę, uderzyłem na dalszy słupek w bramce, wtedy w Ruchu stał Marek, ale nie pamiętam nazwiska. Marek Matuszek stał w bramce, także nawet nie zareagował. No, bardzo fajna sprawa, bo mega się z tego cieszyłem. Dostałem szansę przede wszystkim ja, Darek Kłus wtedy jako młody zawodnik, bo bardzo dużo było kontuzji w zespole, dużo kartek i dużo chłopaków powypadało, musieli
będziemy musieli czekać, aż gdzieś tam wrócą do pełni zdrowia. Paweł Siwik, Świętej Pamięci, Piotr Grodzki, bodajże chyba Adamczyk, z tego co kojarzę nazwisko, nie było i po prostu brakowało trenerowi Wieczorkowi do środka, chłopaków, i postawił na młodych, nie bał się i gdzieś tam spłaciliśmy swój dług. No i tak gdzieś to ta kariera powoli się zaczęła. Rozstrzeliłem bramkę na 1-1, wygraliśmy ten mecz 3-1. A ja przypomnę składy tego, składy. Zdobyłeś gola w 55 minucie.
schodziliśmy, żeby łapać po prostu formę. Ja tam byłem na jednym meczu, zagrałem 45 minut. Nie wiem w ogóle dlaczego to widnieje, bo to była umowa taka partnerska między klubami. Jak ktoś nie grał w Grodzisku, nie zagrał w lidze, powiedzmy w sobotę, no to w niedzielę szedł do Kościana zagrać, żeby łapać minuty, nie? O to chodziło, bo Grodzin nie miał wtedy rezerw. Ale widać, że no 90 minut dbają o żywi piłkarzy. Może nie w każdym wypadku, bo przykładowo, kiedy przeglądam CV Krzysztofa Kajersa, wychowanka z Rywu, no to tam trudno dojrzeć te początki, w których wchodził do ruchu, nie? Dopiero tam od 82 roku jego kariera jest jakby zauważalna na 90 minut. Ale poproszę do ciebie. Wróciłeś do Dyskopoli Grodzisk Wielkopolski wiosną sezonu 2004-5. Potem przeszedłeś w sezonie 2005-2006 do Korony Kielce. Tak. I powróciłeś jesienią sezonu 2006-2007 do Grodziska. Potem powróciłeś też do Odry Wodzisław. Spędzając praktycznie, można powiedzieć, rok 2007 w Wodzisławie, przyszedłeś do ruchu. Wiosną sezonu 2007-2008, czy to właśnie się zatrzymajmy przy tym sezonie 2006-2007-2008, bo gol twojego autorstwa w wielkich derbach Śląska na stadionie Śląskim pomiędzy Ruchem i Górnikiem. 2 marca 2008. Tak, no to... I gra w 42 tysiącach kibiców na stadionie Śląskim. Tak, no niezapomniane emocje, można powiedzieć, bo to na ten mecz czekaliśmy bardzo długo, już bodajże w okresie przygotowawczym w styczniu wiedzieliśmy, że ten mecz będzie na stadionie Śląskim i że kibice po prostu się zbroją na ten mecz. To będzie wielkie święto, wielkie derby, wiadomo jak mecze z Górnikiem zawsze wyglądały. I kibicowsko, i na boisku. Także wiedzieliśmy, że będziemy grać na Śląskim i każdy miał nadzieję, że w tym meczu będzie grał. No akurat ja miałem szansę wystąpić, jeszcze strzelić bramkę, także dla mnie to niezapomniane emocje i niezapomniane widowisko przede wszystkim, bo w Polsce nieczęsto zdarza się, że grają kibice przy takiej publiczności, chociaż teraz mamy fajne stadiony, ale wiadomo jak to wygląda. Jeżeli chodzi o trybuny, wtedy to było wielkie wydarzenie dla klubu, chyba dla całej Polski wielkie wydarzenie. No fajne uczucie, fajne naprawdę emocje. Jeszcze udało się strzelić bramkę, ja wtedy naprawdę dałem siebie wszystko, już mnie skurcze łapały. Przed tą bramką już chciałem zmiany, ale jeszcze gdzieś tam trener mnie przetrzymał i udało się tą bramkę na 3-1-6 przede wszystkim. I złapaliśmy taki oddech, bo Górnik gdzieś tam nas w pewnym momencie zdominował i dobrze, fajnie udało się ten wynik dowieść do końca. No, wtedy gola też zdobył były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Wdzięczek. Z tego co pamiętam, nie? Pepe chyba Grzesiu Baranity. Dokładnie, Jerzy Wdzięczek, no były trener kadry, naprawdę ikona, jeżeli chodzi o polską piłkę. I móc grać z takim zawodnikiem, to dla mnie, dla takiego chłopaka było wyróżnienie i na pewno ogromne doświadczenia i pewien spokój wprowadzał w zespole. A jeszcze w obronie chyba grał w Górniku Mariusz Pawelec, z tego co pamiętam. Tak. A teraz przy okazji wizyty rezerw Śląska siedział na ławce właśnie drużyny wrocławskiej na Cichej, kiedy Ruch pokonał rezerwę Śląska 5-2. Ty wiesz, jaki miałeś przydomek
Na pewno od każdego trenera coś można wyciągnąć.
Powiedzmy szczerze, słabe zesłanie, ale nie uważam tego czasu za straconego w Płocku, bo naprawdę było
Ekstraklasie 2-3 lata, naprawdę tam pociągano zawodników z doświadczeniem ekstraklasowym, którzy mieli zrobić awans 3 lata do Miedzi Legnica do Ekstraklasy. Udało się zrobić awans w pierwszym roku do pierwszej ligi, udało się wywalczyć bardzo dobre miejsce w pierwszej lidze w drugim roku i ten trzeci rok miał być atakiem na awans do Ekstraklasy, no ale zmienił się trener, przyszedł trener Ulatowski, zaczął wprowadzać swoje wizje. Ja byłem zawodnikiem wiodącym w tym zespole, powiedział mi, że nie mam szans na granie, że na moim, wtedy wprowadzono ten przepis młodzieżowca, powiedział mi, że na mojej pozycji będzie grał młodzieżowiec i w sierpniu, nie wiem, bodajże jakoś 2 tygodnie przed ligą, albo już nawet liga była, powiedział mi, że mam sobie szukać klubu, no trochę nieładnie z jego strony i mam żal mega do niego, bo chciałem wypełnić kontrakt w Legnicy, a po prostu zostawił mnie samego sobie i dobrze, że trener Wieczorek był trenerem Rybniku i zadzwoniłem do niego i po prostu udało się zrobić ten transfer jeszcze do Rybnika w tym okienku transferowym. A zapytam ciebie, Marcin, czy był to taki okres, kiedy też rywalizowaliście w pierwszej lidze z Rozwojem Katowice? Ja pamiętam taki mecz na ulicy Zgody. Tam Brenowi, kiedy Rozwój wygrał 2-1. Mieć wtedy była prowadzona przez trenera Ryszarda Staraszewicza. To Miedź Legnica, tak? Czy to Ryszarda Staraszewicza? To nie, to mnie już wtedy nie było. To nie. Nie, bo tutaj właśnie wtedy w rolę trenera Rozwoju wcielił się obecny trener, już można powiedzieć obecny trener Marcin Pozek, Dawid Szurczek. I Miedź naszpikowana właśnie piłkarzami. Tak. Tutaj wymienił nazwiska. Nie, nie mam pojęcia. No to wygrali 2-1 wtedy Rozwój, nie? Na Rozwoju, z tego co kojarzę, to nam się zawsze ciężko grało. Ja tam grałem bodajże raz albo dwa razy i wiem, że te mecze były na styku. Wiem, że chyba raz wygraliśmy 1-0 tylko, a drugi nie pamiętam, to było dawno. Ale wiem, że jeden mecz taki był, że było 1-0 dla nas. I to naprawdę po dużej walce. Po Miedzi zasiliłeś zespół MKS Kluczbork. Tam taką centralną postacią klubu jest prezes Wojciech Smolik. Tak, prezes klubu, dokładnie, no ja już wracałem powoli do domu, to już nawet przed Kluczborkiem dostałem sygnał z brzegu, żeby wracać, tylko że była czwarta liga w brzegu, klub się dopiero zaczął budować, nowy stadion i tak dalej, także jeszcze nie skorzystałem z propozycji, dlatego poszedłem do Kluczborka, przede wszystkim drużyna, która mi zaufała, bo ja byłem po kontuzji zerwania Achillesa i przyjechałem do Kluczborka z kontuzją, trenowałem indywidualnie bodajże 2 tygodnie. Później już szedłem z zespołem, gdzie liga już wystartowała. Ja dopiero w 6. kolejce, jak dobrze pamiętam, zadebiutowałem dopiero w Kluczborku w 6. kolejce. Tak ten piłkarski los się złożył, że tutaj ja mówię o zespole Ruchu, że w sezonie właśnie 2019-2020 Ruch grał i ze Stalą Bryk i właśnie z LZS Starowice Dolne, którego barwy reprezentowałeś. Tak. Teraz, jak wspomniałeś, jesteś trenerem Stali Bryk. Tak. Z perspektywy właśnie Bryku obserwujesz to, co dzieje się w Ruchu. Tak, jasne, że tak. Gdzieś tam czytam niektóre informacje na stronie Ruchu, także obserwuję, jasne, że obserwuję. Z racji tego, że człowiek jest trenerem, to musi teraz troszkę inaczej patrzeć na pracę i musi monitorować i zawodników, i w klubach, co się dzieje. A czy masz jakichś ciekawych piłkarzy, których byś zaproponował Ruchowi? Oczywiście, powiem tak, no na pewno w każdej drużynie znajdzie się chłopak, który mógłby spróbować na wyższym poziomie, ale czy by sobie poradził, to szczerze powiem, nie mam pojęcia. Na pewno jest tutaj 2-3 chłopaków młodych, którzy myślę, że może na poziomie drugoligowym na dzień dzisiejszy dali by radę. Ja ze swej strony tobie, Marcin, serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za udzielony wywiad, dziękuję, który opublikuję na
ścieżce, bo chcieliśmy powspominać stare dobre czasy. Cieszę się, że Ruch Chorzów się odbudował, bo jego miejsce jest w Ekstraklasie. To tam powinni funkcjonować i tam ten klub powinien istnieć. A kibicom w Polsce życzę tego, żeby Polska awansowała na Mistrzostwa Świata. Ja dziękuję z całego niebieskiego serducha za poświęcony czas, za udzielony wywiad.